Szymon Pawlik, zawodnik Demonów, wicemistrzów nowotarskiej amatorskiej ligi hokeja. Szymon, no determinacji, ambicji, woli walki wam nie zabrakło, no ale wydaje mi się, że w tych dwóch ostatnich meczach już troszkę umiejętności na tle dzikich kojotów. Tak, zgadza się. Za bardzo chcieliśmy w tym meczu, jak i w poprzednich. Po prostu teraz nam brakło sił, no i zajęliśmy wicemistrzostwo, ale to tak samo smakuje jak mistrzostwo. W tej serii finałowej najbardziej chyba żal tego spotkania numer 2. 38 sekund tam zabrakło do tego, by doprowadzić do rzutów karnych i może wygrać to spotkanie. Tam wtedy mielibyście prowadzenie 2-0 i mogło się różnie to potoczyć. Tak, tak. 40 sekund w hokeju to jest bardzo dużo i ten mecz naprawdę przesądził wszystko, że właśnie przegraliśmy tą serię tych spotkań. A tak jak mówiłeś, dla was wicemistrzostwo to duży sukces, chyba największy w historii waszej drużyny? Jak najbardziej, tak, jak najbardziej i dziękuję drużynie za zaangażowanie oczywiście i za walkę. Widzimy się za rok w mocniejszym składzie. Jonasz Plewa, kapitan Dzikich Kojotów, no mina wskazuje chyba na zmęczenie, bo tej radości nie widać, ale na pewno ona gdzieś tam ukryta jest. Gratulacje Jonasz, kolejny tytuł mistrzowski w pełni zasłużony, chociaż małe problemy w tej serii finałowej były. No tak, na pewno zmęczenie jest, chociaż zadowolenie z drużyny i z siebie w tym meczu również, jak i w całej serii. Były problemy, był pierwszy mecz przegrany, czego się nie spodziewaliśmy. Myśleliśmy, że pójdzie gładko jak w sezonie, jednak jeden mecz przegraliśmy, tak jak mówię, początkowy i był to pierwszy mecz przegrany w sezonie. No ale to był taki kubeł zimnej wody i myślę, że po tym już się pozbieraliśmy. Wszystko dobrze poszło i już udowodniliśmy swoją wyższość nad przeciwnikiem. Ale był ten mecz numer 2, tam z prowadzenia dwubramkowego przegrywaliście 2-3. No 38 sekund, Kamil Pawliński daje zwycięstwo i to chyba był taki moment, gdzie ta seria finałowa się złamała w waszą stronę. Był to ciężki mecz, chociaż uważam, że mieliśmy przewagę w tym meczu jednak, ale tam gdzieś powpadały przeciwnikom bramki. Uważam, że nie mieli jakoś sytuacji dużo w tym meczu, my nie wykorzystywaliśmy swoich, no i dlatego też ten wynik był do końca na styku, ale udało się strzelić pod koniec meczu. Sezon wyśmienity w waszym wykonaniu, sezon zasadniczy bez porażki w tej serii play-off, tylko jedna porażka, no chyba trudno być niezadowolonym. Owszem, krótko skomentuję. Marcin Gaudyn, no troszkę więcej uśmiechnięty niż Jonasz Plewa, ale pewnie też zmęczony. Marcin, wielkie gratulacje. Tytuł trafia chyba w godne ręce, jak najbardziej zasłużone, ale trzeba też oddać Demonom, że no nie byli łatwym przeciwnikiem dla was. No zgadza się. No, Demony no to jedna z najlepszych drużyn w tej lidze. No, jest z kim rywalizować z nimi jak najbardziej. No a co, a ponos, no to, no kurde, zagraliśmy w końcu to, co my mieli grać. Wychodziło to, co miało wychodzić już poprzedni mecz po Kozołze stać. No te dwa pierwsze mecze, no ten pierwszy mecz taki, kurde, ten drugi taki, ale dzisiaj my zagrali, myślę, rewelacyjnie. Owszem, te kary nie wychodziły, ale wynik dla nas był, więc cieszymy się bardzo z kolejnego tytułu. Myślę, właśnie, to kolejny wasz tytuł, dominacja w ostatnich sezonach wasza chyba coraz większa. Będzie głód zwycięstwa na kolejne sezony? No jak najbardziej. No to głód się nigdy mistrzostwa nie kończy. Z sezonu na sezon mamy jeden cel, wygrywać cały czas. No wiadomo, no, trzeba szanować każdego rywala, do każdego podchodzić z respektem, no, ale jak najbardziej. Głód będzie cały czas. Ale fajne jest to, że gdzieś ten wasz przeciwnik w finale co roku się zmienia. To pokazuje, że ta liga jest nieobliczalna. Zgadza się, no. I no zazwyczaj to zaś górale, po te demony. Myślę, że jak panowie z tych drużyn niżej chycą zaś wiatru w żagle, to zaś będzie można z kimś innym porywalizować. Daj nam Boże, żeby to my znowu byli w tym finale za rok.